Drodzy Państwo, w Dzienniku Związkowym witamy dziś siostrę Martę Cichoń, misjonarkę Chrystusa Króla, osobę, której chyba nie muszę Wam przedstawiać, osobę, która od wielu, wielu, wielu lat prowadzi między innymi Dom Samotnej Matki w Chicago, osobę, która Waszymi głosami zaledwie kilka miesięcy temu została wybrana Community Hero, nie tylko naszej polonijnej społeczności, ale tutaj ogólnie, w całym Chicago. Siostro, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie, bardzo serdecznie witam. To jest zasługa tylko i wyłącznie widzów i tych, którzy głosowali. No kłóciłbym się, bo zagłosować to jedno, ale mieć tak bogaty, tak piękny dorobek, no tego się nie da zrobić w 5 minut. No niby tak, ale po prostu ja mówię, że ja odebrałam Waszą nagrodę, zawsze tak mówię w Polonii, gdziekolwiek w radio występuję, czy gdziekolwiek publicznie, to mówię, słuchajcie, to jest Wasza nagroda, ja tylko ją odebrałam. Siostro, już na samym początku bardzo serdecznie dziękuję za posługę, za dzieło, które siostra prowadzi, zaraz powiemy od ilu lat, ale chciałbym zacząć jeszcze wcześniej, chciałbym zacząć od tego, jak to się stało, że siostra trafiła akurat do tego zgromadzenia, do zgromadzenia misjonarek Chrystusa Króla. No bo to misyjna praca, prawda? Wiedziała się od samego początku, że wyjedzie z Polski. To znaczy, powiedziawszy szczerze, spomyślałam sobie, że wszyscy nie muszą wyjechać, a mogę zostać w Polsce. I ja byłam taką osobą powołaniem późnym, to znaczy na ostatni dzwonek. No tak? To jest tak, jak mówi, jak Ewangelia mówi, że Pan zapraszał do winnicy o tej godzinie, o tamtej, a i zaprosił na końcu zaprosił tylko o godzinie 6. Ja byłam tą osobą właśnie o godzinie 6, bo przyjmowali do 30 roku życia, a ja przyszłam mając tyle lat. Także ja bym przyszła później, to miałabym kłopoty z przyjęciem. Może nie teraz, ale w tamtych czasach, kiedy ja wstąpiłam do zgromadzenia, dokładnie w tym roku 40 lat. Także miałabym problem, jak to się mówi, dostać się, czy po prostu musiałam jakieś tam dostawać pozwolenia. Więc tak przyszłam trochę później, trochę popracowałam, no, nie lubię tego urzędu. Urząd Skarbowy, kto to lubi? Nikt, prawda? No więc ani tutaj Taxation Office, ani w Polsce, chyba na całym świecie nikt nie lubi. Ale no akurat lubiłam cyfry i jakoś tak chyba byłam dobra w tym i tą posługę wykonywałam. No więc tak spod skrzydeł akurat była wtedy taka dość, jak wychodziłam wtedy, dość była taka, no, dziwili się, bo u góry był komitet na to, niż wow. Był urząd skarbowy, a ja poszłam do klasztoru, więc to było chyba taki cios dla wszystkich, bo to jak to z naszego urzędu, tutaj z urzędu powiatowego wychodzi ktoś i idzie do klasztoru, nie? No więc i to było jeszcze takie, Pan Bóg ma w ogóle poczucie humoru. Tak, tego nie można. Nie, dlatego w związku z tym, że chciałam iść daleko do klasztoru. No i tak pomyślałam, że daleko. I kiedyś, jak byłam w 78 roku, byłam w Ameryce zobaczyć. Ameryka mi się bardzo nie spodobała. Nawet jak losowali, tak jak się wychodziło i można było dostać zieloną kartę, mi przydzielili zieloną kartę. Ale nie skorzystałaś z tego? Nie, wow. Bo ja mam tu rodzinę. Ja chcę jechać do Polski, bo mi się Ameryka nie podobała. Myślałam, to nie dla mnie kraj. Byłam u rodziny. I okazuje się, że poczucie humoru takie, że jestem w Ameryce od 24 lat. I kiedy siedziałam daleko, znalazłam gazetę, właśnie w gazecie wyczytałam w niedzieli, i myślę, że to zgromadzenie będzie daleko od domu, nikt nie będzie mnie znał, żeby to w razie czego. I można sobie wyobrazić, że w tym roku, kiedy ja przyszłam do zgromadzenia, postulat, czyli ten pierwszy taki etap w zgromadzeniu, przynieśli do miejscowości obok mnie, w której ja, jako komisarz Urzędu Skarbowego, byłam przeznaczona do kontroli nad tym miejscowością. No rzeczywiście nie można mówić poczucie humoru. To po prostu, to tylko może mieć Pan Bóg takie poczucie humoru. Ja po prostu, jak pamiętam, zadzwoniła do mnie ta z Poznania, siostra, która była odpowiedzialna za powołanie, mówi tak, że wiesz, przepraszamy cię, ale już nie będziesz musiała daleko jechać, tylko będzie ten, a ja mówię ZIP 57220, kod. Tak, on mówi, tak. Ja mówię, ale to jest koło mnie. A ja szczerze nie powiem, że nie chciałam być blisko. Chcesz być daleko? To ja cię umieszczę tutaj, w sąsiedniej miejscowości. Tak, także i potem zaczęły się schody, bo nie chcieli mnie wypuścić, byłam mianowanym pracownikiem, więc kazali mi, jak, no my ci damy porozumienie stron. Wow. Przecież nie powiem, no jakie porozumienie stron, więc mówię, że no nie będzie porozumienia stron, tylko po prostu może
może ja się zwolnię, no to proszę bardzo, pół roku wypowiedzenia. No i myślę, no to kicha, no to nie pójdę tu. Ten. No i byłam, matka generalna wróciła zgodę, że na sobotę i niedzielę jeździłam do Ziębic, a w ciągu tygodnia chodziłam na kontrolę. Jeszcze siostra pracowała? Wow. Piękna historia. Tak, i jak widziałam, że one szły, a ja kontrolowałam w kwieciarni, patrzę i idzie mój postulat. To ja się schowałam na dole i szukałam niby coś. Coś pani zgubiła? Nie, zgubiłam. Jak mnie zobaczą, podejdą do mnie, no to będzie. No ale co się miało zdarzyć, to się zdarzyło. Do stanu nie trafiła siostra od razu. Nie, pierwsze to właśnie, pierwsze to miałam do Rosji, nie? Najpierw była wyjazd. Tak, to była pierwsza, to był Związek Radziecki, jeszcze był rozpadny cały. I miałam jechać na Ukrainę, na teren obecnej wojny, co się dzieje. No ale w związku z tym, że dopatrzyli się, że ja tam jestem, moje papiery nie są takie, bo to nie pracowałam tam, gdzie powinnam. Okay. No i w klasztorze, to nie osoba, która się nie nadaje do wyjazdu na tego. No i cofnęli mnie z granicy, że nie mogę jechać. Także w ostatniej chwili, po prostu chociaż jechaliśmy w cywilnych rzeczach, nie w zakonnych, bo nie wolno było wtedy, były walizeczki z takim podwójnym dnem. Posłany był habit, a na wierzchu był ubrany. Naprawdę? Tak, świeckie rzeczy, bo nie można było. Można było tylko na terenie kościoła być ubranym w habicie, a wyjście poza. Aresztowali, tak. No i oczywiście no, wszyscy pojechali tylko beze mnie. No i wtedy. I wtedy przyszła propozycja, matka przyjechała, przyszła propozycja zjazdu do Australii. No i w tej grupie za rok wyjechałam do Australii. Jako pierwsza misjonarka z drugą siostrą. Dalej się nie dało. Tym razem się udało. Tak. Ale tak daleko i tam już nie patrzyli chyba na te papiery, więc już byłam tą osobą, która mogła pojechać. No i tam byłam prawie 10 lat. No i po 10 latach tu przyjechałam tak na chwilę, żeby tego. I, no i ta chwila trwa 24 lata już. Minęło 7, w czerwcu, w marcu. Wszystko z korzyścią dla nas. Wszystko z korzyścią dla amerykańskiej Polonii tutaj na miejscu. Nie wiem, czy to ma fundacja Totus Tuus, to takie dzieło życia siostry. To znaczy, to było chyba nawet wspólne. Wtedy ja w tym roku, rok wcześniej, weszłam do zarządu tutejszego, bo jest delegatka i jest, sam ekonomką, w związku z tym, że pieniążki, nie? Ekonomką zostałam, no i wtedy siostra Ewa Biniek była delegatką i po śmierci papieża, to było przeżycie dla wszystkich. To było takie wstrząs chyba tego świata, to nie tylko że dla Polaków, ale szczególnie dla nas. No i właśnie wtedy otworzyliśmy tą fundację, która miała, przede wszystkim myśleliśmy o młodzieży, żeby zorganizować coś dla młodzieży, żeby więcej z młodzieżą popracować, na jakieś wyjazdy, no i po prostu dla starszych ludzi też, bo takie grupy właśnie dla seniorów. No i potem w 2008 roku, w 2007 roku, właśnie przed Bożym Narodzeniem, zaistniała ta sytuacja, że ktoś zadzwonił. Pracowałam się, przyjechałam do Australii, do Ameryki, to z księdzem obecnym proboszczem, który jeszcze był wikary, przyjechał 2 tygodnie po mnie w tym samym roku z Polski i zajmowali się młodzieżą. Proboszcz Michał Osów, wtedy, który był proboszczem na Jackowie, przydzielił nam pracę z młodzieżą. No i mieliśmy dość dużą grupę młodzieżową, No to więc pasowało mi się, to będzie akurat takie fundacja, może coś akurat będziemy mogli coś stworzyć, no coś zrobić takiego, coś fajnego, nie? A okazuje się, że właśnie ta młodzież, która tam zadzwoniła do mnie, to jest młodzież, który poszedł do seminarium, do mojej siostry. Jest ta osoba, której trzeba pomóc, bo to się wydarzyło, takie nieszczęście. No i co? I to była niedziela. Bo pamiętam, to był 2 dni przed Wigilią, taki lodowaty deszcz zamarzający. Więc wsiadłam do samochodu. Nie mogę otworzyć samochodu, bo szłam wodę, polałam gorącą, żeby otworzyć samochód. I taka szalona, bo ja mam szukać adres. Spisałam chyba coś tam, nie bardzo, jakąś literkę w ulicy, no i jeżdżę po tej dzielnicy, matko, tu trzecia, robi się ciemno, a ja dalej nie znalazłam. Nie wiem, coś Amerykanie mi pomogli. Nie, tu jest napisane Polska, to tam dalej. Odnalazłam tę dziewczynkę i wniosłam na ręce. Młoda dziewczyna w klasztorze. Nie mamy nic. Bo mówimy o młodej dziewczynie, ofierze gwałtu. Tak. Która nie ma dla siebie miejsca. Nie. No i teraz i przywiozłam, no i teraz zaczęły się schody. No, Wigilia, dobrze, okej, no ale to potem dalej. Poprosiłam proboszcza, zgodził się u góry i wtedy ta powstała myśl, wspólnie z siostrą Ewą zaczęliśmy mówić, żeby cokolwiek. No ale ani domu, w
funduszy niewiele. No i wtedy była kapituła. W 2007 roku była kapituła i wtedy też, to przed samą kapitułą też zostałam wydana delegatką na kapitułę. I wtedy wyszłam na różaniec i myślałam, panie, to musi są to szczególnie, ja się nie znam na tym. Nie wiem, co mam zrobić na tym. I przybijali tablicę przy tym domu. Ja to podeszłam do tego pana i mówię tak, słuchaj, czy ten dom jest do sprzedania? A on mówi tak, no wiesz, to pan, no tego wiesz, ja nic nie wiem, ja ci tam tutaj karteczkę, mówi, też to on jest odpowiedzialny w tym banku. Ale ona mnie nie dostała. Się mówię, to oczywiście, że nie dostałam od ciebie. No i tak się zaczęło. I wtedy, jak dowiedziałam się, że 750 no chyba... Taki 750 dom. Tysięcy. Tak. Ja mówię i potem taki miałam 394, za to kupię. No i Marek Prędki, który do tej pory tam zajmuje się tym domami, i mówię, siostro, ja się tak chyba nie chcę go kupić. Ja mówię, chcę kupić, to wystaw taką... To prawda o połowę mniej. Więcej. Więcej niż połowa. Ja mówię, on wystawił taką cenę i napisał do mnie maila, już mam w Polsce, na kapitule. Siostro, przyjęli. Wow. I zaraz będzie, za 10 dni musi być closing. No i wróciłam i był closing i kupiliśmy dom i 23 maja 2008 roku, a 15 czerwca rodziły się pierwsze mamy. Właśnie ona i jeszcze jedna. I okazuje się, że jak weźmiemy ten dom, no to wszystko było niszczone było. Mm-hmm. Trzeba zrobić remont, dostosować. Bo to Meksykanie, co się dało, to się usunęło, nie? Mm-hmm. No, czyli nawet jak potrzebne były drzwi, też czy można było wynieść. No i młodzież, ta właśnie młodzież, którą prowadziłam. Przynosili, każdy malował. Ściany mieliśmy wmalowane, jaki to miał farbę. Każdy robił, co mógł. Czyli to młodzi ludzie wyremontowali. Młodzi ludzie, młodzież z Jackowa, która malowała, robiła, czuła się jakby to ich własny dom, bo tu ma się ktoś prowadzić. I tak się pokój po pokoju, piętro po piętrze, trzy piętra, żeśmy tak przygotowali wspólnie razem weekendowo. I w piątek i w sobotę pracowali, bo każdy do szkoły albo pracował, nie? I takśmy przygotowali pierwsze mieszkania. I do dziś ja pamiętam, że jak spotykam się z mamami, które były w tym domu, to one mówią tak, że a, ja mówię, to teraz mamy lepszy dom, mówię do nich. I mówię, siostro, tam było najlepiej, bo tam było coś, co się ma odzyskali na życiu. Tak mnie zawstydziła nawet jedna czy druga, że to nie to, co jest to nie mury. Wygodne, nie mury, tylko to, co jest w środku. Właśnie dom powstał w ten sposób, dom samotnej matki, który szybko przerósł ten dom. Tak, bardzo szybko. To do końca września było... Już było wiadomo, że to jest za mało. Na 7 miejsc już było za mało. I tak wiele lat była lista oczekujących, ponieważ nie mogliśmy przyjmować. A teraz już po prostu jest dom taki, że jest wystarczający i nie zdarza się, że nie możemy kogoś przyjąć, jak ktoś zezwoli. Możemy przyjąć. Ja muszę zapytać o to, co się działo, stało z tą pierwszą dziewczyną, z pierwszą mamą, która skorzystała z waszej pomocy. No tak, no cudownie, ułożyła sobie życie, skończyła szkołę, pracuje, ma bardzo fajną pracę, wyszła za mąż, ma kolejne dwoje dzieci, także ma piękną rodzinę i szczęśliwa było widać, jak niedawno się spotkała, była uśmiechnięta, szczęśliwa. To znaczy, że ten dom spełnił swoje zadanie. I warto było, i chociaż na początku to było tak dużo rzeczy nie tak, bo to było na pomacku, to nie było, chodziłam po domach samotnych matek w Ameryce, ale to nie może być hotel, to nie może być takie, to musi być coś, co stworzy dom, żeby ta mama się nauczyła i gotować, i żeby w kuchni, zawsze powtarzałam, musi w kuchni pachnieć, żeby ten dom był taką rodziną, taki, żeby miał stół, nie jakieś ławę na dole, gdzieś tam, gdzieś każdy u siebie je, tylko każdy musi mieć stół, żebyście usiedli, przy stole się wszystko rozwiązuje. Najwięcej różnych ważnych rzeczy rozwiązuje się przy stole. Tak. Czy wszystkim się udaje? No niestety, nie wszystkim się udaje. Ale tak jak zawsze pamiętam, jak otwieram ten dom, to i nawet w Polsce, jak byłam w kilku domach samotnych matek, tak sobie zobaczyć, porozmawiać. I to osoby świeckie, które prowadziły, jak i również byłam, gdzie osoby duchowne prowadziły. Może w Polsce było bardziej takie optymistycznie, że więcej osobom się udaje. Ale w Ameryce tutaj w kilku miejscach, gdzie siostry zakonne prowadziły świeckie, to jest 10%, to ty to daj spokój, to co ty. A z ręką na sercu mogę powiedzieć, że tak 60% naszych matek
wychodzi naprawdę na, naprawdę na fajne osoby, układa im życie. Nawet są takie, które nie wróciły, że te osoby, druga strona zobaczyła, że no może sobie pomóc, że ten dom nie tylko jest to, że jest dach, tam są terapie, tam jest pomoc taka, którą, bo człowiek najlepiej wykonuje pracę tą, którą kocha. No nie zawsze można zrealizować takie wykształcenie, jakie się ma w Polsce tutaj. Nie zawsze były wszystkie mamy legalnie. Więc dużo, dużo... Każdą inną sytuację miał. Więc mam taką panią, która jest coacherem, która pomaga po prostu, żeby odkryła taką pracę i zdobyła taki zawód, żeby w tym zawodzie, nawet zupełnie inny, jak robiła w Polsce, żeby się czuła tu dobrze. Bo zawód ten, który się kocha, i go się osiągnie, się wykonuje go dobrze. Z przyjemnością. To jest z przyjemnością i człowiek daje dużo więcej dla drugiej osoby. Więc dlatego mamy korzystają właśnie dużo z terapii. Mamy dobrych terapeutów, no i 3 terapie tygodniowo, to jest dużo. I jak tylko chcą skorzystać, to naprawdę korzystają. Nawet są mamy, które odeszły, ale są na przykład dobre terapie, jakieś nowe, coś tam, to dzwonią, przychodzą. Jeszcze nawet już po 2 latach nieobecności w domu, już ułożyły swoje fajne życie. I czy samotnie i wychowują samotnie dzieci, czy w ogóle. Założyły swoje nowe rodziny, czy wróciły do swoich rodzin, czy po prostu udało się tej drugiej osobie też skorzystać z terapii, też dojść do porozumienia, zrezygnować no, z tego kieliszka nawet, czy z czegoś innego, no, z jakichś tam nałogów, który gdzieś ich rozdzielał, nie? I no, naprawdę takie, że jak spotykam się gdzieś od czasu do czasu, jak ktoś zadzwoni, teraz przyjdzie z kwiatami, mój siostro, proszę podziękować, kwiaty do kaplicy, mówię, cudownie, wejdź, porozmawiamy. No i mówi, przychodzimy tutaj do domu. To takie jest bardzo przyjemne. Tak, dla mnie to jest takie, że czują się tu jak w domu, nie? Jak się dowiaduje człowiek, w niedzielę byłam na pikniku, dowiaduje się, że jeden taki chłopców, który był, no to jest najlepszym uczniem i dostał, przyspieszył 2 lata szkoły i teraz mając, ma 14-15 rok, a już jest w college, więc po prostu jeden z najlepszych uczniów i dostał stypendium ponad 100 tysięcy. Jego szkoła tyle kosztuje. Także i sportowiec, i w ogóle 2,4 metry wzrostu. No, chyba jest pan miarę na ciebie zgubił. Właśnie wygrał na loterii wszystko, co było do wygrania. Tak, więc, a był miał 3-latka, to jak odszedł tam, to był taki kłopot, że on mówi, że on musi, bo to nie jest jego domek, który teraz jest, on musi do swojego domku. Czyli dom samotnej matki był jego domkiem i mama, nim go zawiozła do przedszkola, to tak płakał, że musiała podjechać pod ten dom. On zobaczył i dopiero wtedy szedł do przedszkola, bo ten domek jest jego domek, a tamten domek to nie jest jego domek. Więc było takie to, pamiętam, że nieraz mu tłumaczyłam, mówię, słuchaj, tamten domek jest też, ale nie, to jest ten dom. Więc tyle serca dziecko zostawiło w tym domu, gdzie miało, widocznie musiało mieć coś, co mi bardzo pomogło. Ponieważ jak jest potrzeba, to i też tą terapię dla dzieci. Bo nie są takie sytuacje, że dzieci muszą skorzystać z terapii. No, ale ogólnie przychodzą wolontariusze, którzy opiekują się, jak mamy nową terapię, to są takie też fajne wolontariuszki, które no, też mają do czynienia z dziećmi, są no, po tym mają przygotowanie. Przygotowanie takie, są nauczycielkami, są nawet psychologami, które gdzieś tam w Polsce mogą, nie mogą tutaj korzystać z tego zawodu, no bo nie mają nostryfikacji. Więc pomagają naprawdę tym dzieciom i te dzieci są no, bardzo fajnie takie. I nieraz widać, że płacz jest, mama może nie tak płacze, jak nieraz dzieci płaczą, że muszą stąd wyjść, że tutaj jest ich domek. Zżywają się, ale utrzymują kontakty. To mi się też bardzo cieszy, że po odejściu mamy się nawiązują z nimi takie dobre relacje między nimi. No i one są potem, utrzymują kontakty. Także nie wszystkie, ale dużo mam takie nieraz nawet jak chrzeszczane. Mówię także siostrą, ja z własną siostrą nie mam takich kontaktów jak dobrych, jak relacje, które mam na przykład z tą. Tak, no wiele ich łączy, różne doświadczenia. Tak. Liczy siostra jeszcze, ile mam skorzystał z pomocy domu samotnej matki, ile dzieci urodziło się w domu, który siostra prowadzi. Urodziło się 14 dzieci, to tak jak tego, a
ktoś z 96 przeszło przez dom, a mam 163. Wow. Przez te tyle, przez te 16 lat, 16 pół roku. To taka dość duża liczba. I po prostu no, myślę, że ten dom dalej będzie służył, jeżeli tylko będzie potrzebny. No, mówiąc szczerze, to czego by sobie życzył, żeby nie był potrzebny. Tak, bo najlepiej, żeby było właśnie, żeby była ta zgoda, żeby była ta. No ale odkąd świat istnieje, to zawsze gdzieś coś się nie powiedzie, nie dogadają się, to może zły wybór. Mm-hmm. Też dużo jest, najczęściej mam w rodzinach, gdzie był problem, czy alkoholowy, czy przemoc domowa i po prostu ona powiela. I z jednej, i z drugiej strony, czy to mężczyźni, czy kobiety tak samo, jest coś takiego, gdzie my powielamy. No i dlatego te terapie są. To terapie, żeby odnaleźć swoją osobowość, żeby odnaleźć, żebyśmy nie popełniali kolejnych tych samych błędów, bo jesteśmy wyuczeni tego, cośmy się nauczyli. Tak, te wzorce, które były. Wzorce z domu, one są bardzo mocne, do 3 lat najbardziej się. Dlatego nieraz tłumaczę mamu, jak dzwonią nieraz, dużo, tylu jest dużo, ale nie decydują się i potem przychodzą nie za późno, ponieważ te dzieci już nabrały to, co nabrały. I potem te dzieci się borykają z trudnościami. Jest coraz trudniej. Tak, a tym bardziej teraz szkoły, no jakaś sytuacja taka jest, wiemy. Tak, szkoły też nie pomagają w kształtowaniu tej wartości rodziny. Tak, tak, wartości rodziny w tej chwili no chyba się zgubiła, ta wartość rodziny w ogóle. Samo słowo rodzina to coś zaczyna być, jakby nienormalne było. Bo w tej chwili, gdyby ktoś zapytał, to w naszym domu nie ma nikogo, tylko zawsze są partnerzy, nie? Tatuś i mama, ale nie ma związku. To mi dawniej zaczęli, bo się to rozbija małżeństwa. Ja mówię, no proszę Państwa, w tej chwili nie możecie powiedzieć, nie, że rozbijamy jakiekolwiek małżeństwo. Bo... No jest to przykre. To kiedyś, wiele lat temu zapowiedziałam Paweł II, że rodzina weszła w wielki kryzys, nie? Na wielkim zakręcie jest i chyba to jest prawda. Chyba już na tym zakręcie już minęła ten zakręt i na wielkim kryzysie, bo słowo rodzina to jakby było nienormalne. Co nawet w rodzinach władz katolickich, wierzących, no... Tym wartości jest niestety coraz mniej. Rzeczywiście, a tu tkwi siła. Tak, tylko mocne rodziny są w stanie. Więc dlatego ja zawsze powtarzam mamę. Dziecko ma prawo do ojca i do matki. I jeżeli zawsze mama mówi i tłumaczę, i to pierwsze na terapii zawsze w chwili wybrzmiewa, że jeżeli będziesz mówiła źle o swoim jego ojcu, i w jego wyobraźni urośnie ojciec jako hero, jak jest ktoś nadzwyczajny, wyeliminowany, nieprawdziwy. Wybrałam dla ciebie najlepszego ojca. I to jest prawda. Więc i to samo z drugiej strony. Nie, że mama jest taka, siaka i owaka, bo to, nie zdając sobie sprawy, jedna i druga strona, że mówiąc tak do dziecka, to jest jak bumerang, uderza w niego samego. Bo dziecko dosi na pewnym, ja nie, ten tato nie miał racji, a mama moja nie miała racji. Więc wybrałam najlepszego ojca dla ciebie i najlepszą mamę dla ciebie. Więc to jest takie właśnie bardzo ważne. I dlatego to bardzo promujemy. Mamo, mówimy na każdym spotkaniu, powtarzam, jak mamy te wspólne takie spotkanie domowe, to pamiętajcie, żebyście wiedziały, że wybrałyście najlepszego ojca dla swojego dziecka. To chyba jest takie najważniejsze przesłanie. Tak. Wspomniała siostra o wolontariuszach, którzy pracują w domu samotnej matki. Proszę opowiedzieć o tych osobach, które poświęcają swój czas właśnie dla dobra tych najbardziej potrzebujących. No, więc są różne. Są takie, niektóre panie starsze były nauczycielki i nasze dzieci traktują babcie. No, nie mają babci, bo babcia gdzieś daleko w Polsce albo gdzieś tam w innym kraju. No to są babcie takie. I one im czytają bajki. Takie kiedyś. Mamy salę na dole, która jest na terapię. Jest obok play room, czyli taki pokój, taki piękny, wymalowany, z misiami na ścianach i mają tam półeczki, mają tam bardzo dużo zabawek, no i tam różne piękne książki. I takie polskie, takie brzegwy, takie inne, takie polskie bajki. Z naszych czasów. Z naszych czasów i to czytają, panie siedzi i czyta, one słuchają i to jest takie piękne, ja wejdę, one siedzą na dywanie i pani im czyta. No także takie bajeczki poznają,
opowiada im bajeczki różne, takie są panie Wangi, bardzo fajne, są różne, są i młodzi, są i studentki też przychodzą, które gdzieś tam zaczynają albo coś z nauczycielkami, albo psychologami, potrzebują gdzieś wolontariat, więc też ciekawe rzeczy, różne gry, które takie oczywiście gry, które rozwijają, które pomagają tym dzieciom. I to jest takie bardzo fajne. I są bardzo fajni ludzie, bardzo, bardzo fajne młode osoby, no i starsze osoby także, które przeszły już na emeryturę, no i chcą ten swój czas poświęcić w domu samotnej matki, więc im jestem bardzo z tego serca wdzięczna wszystkim paniom, które ten swój czas ofiarowały, tym, którzy potrzebują. Spotykamy się, drodzy Państwo, dziś tutaj nieprzypadkowo, bo chcemy Was zaprosić na piknik. To już będzie 12 piknik. Tak. 12 piknik na rzecz Domu Samotnej Matki odbędzie się 8 września, początek o 11, wtedy uroczysta polowa msza święta, tak jest. A później zabawa do 7 wieczorem, tak jest. Rozpoczyna się różnymi występami i dla dzieci, i dla starszych. Każdy będzie miał coś dla siebie. I jump, który będą uczyć judo dla dzieci, takie ten. I będzie polonijna orkiestra Chicago, bardzo znana, gdzie występują od 6 lat do 80 lat w różne instrumenty, zegrać taką publiczność mającą 6 lat i pana, który ma 80 lat, to jest wielka sztuka. I to będzie orkiestra taka ze 40 osób, które wystąpią, żeby nam zagrać różne pieśni i religijne, i oczywiście te nasze dawne, dawne, stare polskie pieśni. No i oczywiście będzie zespół pieśni i tańcy Polonia, która pięknie wystąpi w swoich tańcach i współczesnych, i tych naszych takich tradycyjnych, czy polonez, czy inne. To będzie taki, w tych takich wielkich wydarzeniach. No oczywiście będzie zawsze muzyka. No dla dzieci będzie oczywiście mini golf, będzie ścianka spinaczkowa, będzie straż pożarna jeżdżąca i lokomotywa i oczywiście wszystkie zamki do spinania i będzie malowanie twarzy i będą karykatury, no bardzo, bardzo dużo rzeczy, no i oczywiście polska kuchnia. Właśnie, nie? Można dobrze zjeść przy okazji. Przy okazji i to słuchajcie, to będą wiele kościołów się na to składa, bo nasze siostry są w różnych kościołach, więc każdy coś będzie przygotowywał. Praski ziemniaczane Ferdynand, a oczywiście gołąbki przedobre Konstancja, gryna trójcowo. Każda parafia, gdzie nasze siostry są, coś będą pysznego przygotowywać. I to oczywiście ręcznie, takie słuchajcie, panie się zbierają i one będą tam wspólnie z siostrami przygotowywać, więc zapraszamy na polską prawdziwą kuchnię, taką tradycyjną polską kuchnię. Gdzie ten piknik, siostra? Casa Italia, to jest Stone Park, to jest ten włoski taki duży park, tam gdzie jezuici mają i oczywiście księża chrystusowcy, czyli trójcowo, tam ma swój piknik rokrocznie, my też tam mamy już od 12 lat. To jest coraz bardziej polonijne miejsce. Łatwo można dojechać, można łatwo, wygodnie zaparkować, piękny, zielony teren. Tak. Można popiknikować. Zadaszony, gdyby nie daj Bóg deszcz padał, bo też mieliśmy kilka razy, że pokropiło, więc jest duże zadaszenie, ale myślę, że tym razem Pan będzie łaskawy i podaruje nam słońce. Te pikniki co roku to jedne z największych polonijnych wydarzeń, jedna z największych plenerowych imprez. Przychodzą tysiące ludzi. Ja myślę, że w tym roku również będzie tysiące ludzi. Pojawiają się też różne firmy, które mają swoje stanowiska. Siostro, w jaki sposób jeszcze się kontaktować? Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał, nie wiem, stanowisko zasponsorować, ufundować nagrodę na loterię, tak co jest. Robić? Więc każdy może o każdej porze zadzwonić pod numer 773-574-1082. I oczywiście odpowiem, są jeszcze miejsca, można postawić stanowisko swoje, czy cokolwiek, czy chce zasponsorować loteria duża, jest pieniężna tym razem, $1000 pierwsza nagroda, 2 po 500 i 5 po $100, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby zafundować któryś z nagród, zapraszamy. I zapraszamy w ogóle na piknik. Także. Zapraszamy naprawdę bardzo, bardzo serdecznie. 8 września o 11 rano msza święta plenerowa, a później wiele, wiele, wiele godzin zabawy dla całej rodziny. Wszystko na naprawdę słuszny cel.
Tak. Jedyne, drugie, dwa źródła są utrzymania tego domu. Dom jest utrzymywany w 100% z Polonii. To nasz? Nasz dom. To jest nasz dom. To nie jest to, że tam bierzemy granty, że ktoś tam. To jest 100% utrzymywane. To jest właśnie z tego pikniku i sprzedaż świeczek na stół wigilijny. To są te dwie imprezy, które utrzymują ten dom. Nigdy nam nic nie brakuje. Droga kochana Polonie, z całego serca wam dziękuję. Jesteście otwarci. Ja mamy się wyprowadzają, zadzwonię, czy jeden, czy drugi, tak siostro, pomożemy przenieść. Zadzwonię do ileś tam osób, potrzebujemy na przykład jakieś meble. Meblujecie te mamy na pierwszy początek, nowe mieszkanie, zostaje z niczym. Z całego serca wam dziękujemy, jesteście nie do pobicia, nie do powtórzenia. Nie wiem, czy taki jakikolwiek kraj ma taką Polonię jak my. Dziękuję. Jestem dumna. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wam, brawo wy, za to, że od tylu lat wspieracie i pomagacie finansować to wspaniałe dzieło, jakim jest dom samotnej matki i siostro. Ja natomiast bardzo serdecznie dziękuję za siostrę pracę i proszę przekazać takie podziękowanie wszystkim siostrom zgromadzenia sióstr misjonarek Chrystusa Króla. Otwarcie kawał dobrej roboty. Dziękuję bardzo. I za każdą godzinę, za każdą minutę waszego czasu serdecznie dziękujemy. Życzymy błogosławieństwa Bożego, dużo sił, wielu łask Bożych w tym, żeby to dzieło było dalej kontynuowane. Dziękujemy z całego serca. Również dziękujemy całej Polonii i oczywiście wam tutaj wszystkim, bo dzięki wam rozchodzi się wiadomość o nas, że jest taki dom, że można sobie pomóc, sobie, czy ktoś inny wie, że ktoś potrzebuje tej pomocy, cokolwiek. Możemy pomóc wspólnie, razem możemy zrobić, bo to jest wspólne dzieło. Wspólne dzieło. Drodzy Państwo, do zobaczenia 8 września o 11 w Casa Italia na 12 pikniku na rzecz samotnej matki. Siostra Marta Cichoń, misjonarka Chrystusa Króla, była naszym gościem. Siostro, bardzo serdecznie dziękuję za ten czas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panią Kaszu.